tej strony? Perka, perka. Powiedz mi, Klaudia, czy lubisz zmywać naczynia? Wiesz co, odkąd mam zmywarkę, to nawet lubię. Wcześniej nigdy nie lubiłam zmywać naczyń. Ale to ja ci powiem, ej, w ogóle tutaj jacyś żołnierze przyszli. Ja też mam zmywarkę, ale ogólnie ja bardzo nie lubię zmywać naczyń tak w zlewie. Nie chodzi o to, że ja się brzydzę tego jedzenia czy coś, tylko ja nie lubię, jak ta woda mi chlapie na ziemię. I o na Boże, mnie. Ta jedna zawsze łyżeczka zagubiona, w którą ja właśnie leje się woda. To. Tak, jak się pod dobrym kątem tak umieści łyżeczkę i się puści wodę, to po prostu jest nagle tsunami i zalana kuchnia. Tak, myjesz wtedy nie tylko naczynia, ale też i podłogę. Dwa w jednym. Dokładnie tak. Dobra, to co? Dzisiaj będziemy zmywarami. Wydaje mi się, że też w tą grę grała Miss Aga. Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie, ale wydaje mi się, że chyba Aga też była zmywarą. Ej, tutaj mam stanowisko. Zobacz, werka, aferka, plot. I mamy tutaj jakiegoś szefa, masny szef. Nie, to nie masny szef, masi szef. Ej, to ja też będę miała swoje stanowisko? No to poszukajmy, no chyba tak, myślę. O, tu jest na końcu, patrz, Milusia, Klaudusia. I patrz, masz jedną taką malutką zmywareczkę na 5 naczyń. O nie! Dobra, tutaj masny szef mi mówi, że mamy zebrać 5 naczyń. Oj, tu się coś świeci, ja chcę to, co się świeci. Ja wybieram te najczystsze. O fu, ale patrz, jak mi tu śmierdzi z tych naczyń. Tobie też. I co, i mamy teraz schować to do zmywarki. Jej. Dobra. Klik. I poczekać 9 sekund. To będzie tak jak symulator pralni, w którą grałam. Ale tutaj widzę, że każdy chyba jakimś... Oj, co tu się stało? Czemu mnie tak teleportowało? Ej, co jest tu? Policja jest! Matko, co tu tyle ludzi? Aha, bo to jest chyba jakaś nasza, nie wiem, restauracja? O, też masz gotową zmywarkę. Dobra, to bierzemy i musimy je tam chyba wrzucić. Ja chcę zobaczyć, jakie są zmywarki do kupienia. Bo w symulatorze pralni była taka jedna wykoksana pralka, co kosztowała 1 trylion, tryliard, trylion chyba. Zobacz, co w ogóle jest u góry, trójkąt z twarzą. Widziałaś? Nic nie widzę. Co? Nie. O, ja cię. Czekaj, a jak wyjdę, to cię będzie dalej widać? Nie wiem, tam widzę, że mamy jakiś sklep, więc tam chyba będziemy mogli kupić nowe zmywarki. Tak, chodź. I tutaj u góry jest. O mój Boże, co? To jest Barack Obama chyba. Obama! Ej, no faktycznie! O, jakie fajne zmywarki, ale tutaj nie ma takich wielkich zmywarek, jak były w tym symulatorze pralni. Czemu to taka bieżnia jest? Ja dobrze nie mogę się rozejrzeć. A tu jest taka kosmiczna pralka, ale ekstra. 1100! Wow. A ja mam 5, to trochę mi chyba brakuje. O tak. O Jezu, patrz, ile tu ich biegnie. Okej, i oni teraz idą jeść. Siema, chodź, pomogę ci gotować, ziomuś. Ale ty nic nie robisz tutaj. Halo, halo, ja też chcę jeść. Halo, o, patrz, jak zawisłam. Jaka nic. Pozycja zgłodniała. O, patrz, jak szybko zjedli ty. Dawaj, dojadamy za nich resztki. Om, niom, niom, niom. Patrz, ej, on teraz niesie brudy. On strzela talerzami brudnymi. O, coś ładnego tutaj, różowego, podniosłam. Dobra, to chyba bardziej cenna rzecz jest. O, tam się coś świeci. Tak, ja podnoszę myślisz? Tylko te, co się świecą. Silver dish jakiś podniosłam. Ej, wow. No faktycznie. Dobra, mam 5 brudnych i rzeczy i to wsadzam je do zmywarki. O. Ej, chciałabym, żeby moja zmywarka zmywała w ciągu 9 sekund, nie? Moja zmywa na najszybszym takim trybie, który dobrze to mywa, na godzinkę. No to ja też zazwyczaj używam tego na godzinkę. Ty, tu ktoś latarkę wrzucił! Latarkę? Do bruzów. O, tu się... Jezu, diamentowe naczynko podniosłam! Ej, to dużo warte chyba. Kasy, no. Dostaniesz więcej pieniędzy. Super, blender, nie, chodź tu blender. O, podniosłam. Dobra, 3 na 5. Ja chcę coś, co jest dużo warte. Ja próbuję trafić i nie mogę. No! Dobra, trzeba zarobić tutaj, wiesz, Klaudia, i kupić nową zmywarkę. Bo ta jestem jest taka jakaś kartoflana. Ona w ogóle wygląda jak piekarnik trochę. Trochę nie tak. Wiem, w ogóle jaka zmywarka ma właśnie taką szybę jak od piekarnika? Ej, w sumie? Widziałaś kiedykolwiek zmywarkę z szybą? Nie, nie. Chyba, że nie wiem, w jakiejś restauracji jest.
Wow, ale zebrałam. O, świeci się, podniosłam. Świeci się. Tu też się świeci. Tu też. O. Your bucket is full, czyli tutaj musimy też sobie powiększyć wiaderko, żeby więcej naczyń zebrać. Ile masz pieniążków? 20. Pociąg! Tomek, pociąg przyjechał! Chodź szybko! Zbieramy te naczynia! Nie, 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 musisz rzucić tutaj umyte! Dawaj, biegniemy do pociągu! Szybko, szybko! Na wieśnie! Rakiety robimy! Szybko! Szybko, bo nam wykradną wszystkie brudne gary! Szybko! O, mam! O, tasak podniosłam! Wow! Dobra, ja jeszcze jakiś kieliszek wezmę i może to. Dobra, ej, ale nikt się nie rzucił! Oni chyba nie ogarnęli. O, jak biegniesz z tymi garami, tylko się nie przewróć. Ojoj, to by było smutne. Bo mamy takie dobre zdobycie. Ej, patrz! Lewituje mi coś tutaj. Ona ma wiaderko z sera. Serowe wiaderko. Ja też chcę takie serowe wiaderko. Ale nie wiem, czy najpierw nie chcę zmywarki lepszej. Tata jest jakaś taka podejrzana. Kochani, jeżeli chcecie kolejny odcinek z symulatora zmywarki, to zostawcie 10 tysięcy łapeczek w górę, to nagramy kolejną część i może tutaj zarobimy więcej pieniędzy, żeby odblokować jakieś lepsze zmywarki, wiaderka. Nie wiem, a powiedzcie mi, o, złota packa jest, ja chcę złotą packę, no, nie trafiłam. A też na nią polowałam i też nie trafiłam, no nie? Ja chciałam złotą pacuszkę. A tutaj patrz, ile zmywarek ma, pa! Tu ma jakąś ceglaną, ej, ale wszystkie mają takie dziwne szyby. Ale jaja. Jak piekarniki. No nie? Ej, może ja jeszcze złapię tą złotą. Dawaj, dobra, już nie będę podkładała. Udało się! Złapałam ją! Ale wiesz co, powiem ci szczerze, że symulator pralni bardziej mi się podobał. Tutaj nie ma takich spektakularnych tych zmywarek. Przedmiotów? A, myślałam, że jakieś przedmioty były spektakularne, na zasadzie brudne gaciory czy coś. Nie, w symulatorze pralni była jedna pralka, co zajmowała cały taki teren tutaj duży. Cały teren zajmowała, no a tutaj tego nie ma. Oj, 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 z drogi śledzie, Weronika jedzie. Dobra, ta jest ta skrapciała zmywarka, ta jest trochę lepsza, wooden. O, na tą mnie stać. Na ceglastą, o. A ile masz? Jak ile one kosztują? $60 kosztuje. O, to mnie też by było stać. No to ceglasta jest lepsza, to dawaj. Tutaj wiadomo. Idę do ciebie. Oj. Dobra, to jest basicowe... A serowy, serowy ten, wiadro serowe, no. $12 kosztuje tylko, ja to biorę. Ty. Ej, to zaraz będzie nas na to stać. Czekaj, ta 10, to gdzieś ta 5, a ta biała, oj, no to tą ceglastą faktycznie chyba. Ej, Klaudia, dostawa jest, brudnych naczyń, szybko. Dobra, dobra. Ej, a gdzie moja zmywarka, czemu ja nie mogę jej postawić, build, a tutaj. Teraz mogę więcej naczyń wpakować, czy nie mogę? A gdzie jest mój serowy kubeł? A kupiłaś? A jest! Masz. Już, dobra, mam. O nie, pociąg odjechał. Oj, ale ta dłużej się pierze, ta 24 sekundy się pierze. Serowe wiadro. Nie, to serowe wiadro jest najlepsze. Ej, nie. Kojarzy seriusz tylko z Cheese Escape. Ja też chcę, zaraz wezmę sobie serowe, tylko zapakuję zmywary, żeby nie było, że nic nie robię. Ej, a jak masz serowe wiaderko, to możesz więcej rzeczy nosić? Tak, 10 rzeczy mogę, no. Tak, ja mogę tylko 5, to ja muszę jeszcze faktycznie zebrać i iść po serowe wiaderko. Ale serowe nie było drogie, 12 chyba monetek kosztowało. No to jeszcze mnie jakkolwiek stać, tylko jeszcze jedną rzecz dopakuję. I niech moje zmywary chodzą. A ja idę po serowe wiaderko. Nie ma bata, nie odpuszczę. A tutaj można mieć zwierzaka, czy nie? Bo pamiętam w symulatorze pralni mogliśmy mieć zwierzątko. A tutaj nie wiem, czy można mieć. A nie widziałam nic takiego. Widziałam Oni tylko... mogą mi przejechać? Ej, a tutaj jest, co to jest? Portal do Netheru? Z Minecrafta? Co to jest? Gdzie? Na zewnątrz gdzieś? No, na zewnątrz, za sklepem. To wygląda jak portal do Netheru. O Boże, widzę cię. Idę do ciebie. Ja to bym chciała wskoczyć na ten budynek, ty. Dawaj, spróbujemy jakoś wejść na ten budynek. I faktycznie jak portal do Netheru. Ej, tu ktoś stoi! LOL! Tu jest Brianek, patrz!
Ej, faktycznie! Wyrajanek, odnalazłeś się i masz nawet ciało! O jacie, ale ci się udało odkryć tajemnicę. Ej, ale on tutaj chyba reklamuje jakąś nową grę. Brę. Chyba tak, ale nie wiem, co to za gra. Brę, nie dotykajmy go, bo się przeniesiemy. Ja idę jeszcze sprawdzić, co tam jest, bo jestem ciekawa. W tym tunelu jestem ciekawa. O nie! Dobra, nie, pociąg jedzie, szybko! Pociąg! Pociąg jest ważniejszy! Ale szybko, trzeba zmywarki wypakować! O nie! Bum! Jestem na pociągu! Potrąciło cię? Tak, ale jestem, żyję. Nie umarłam. Nie. O nie, nie mam miejsca. Chyba nie wypróżniłam zmywarek, ale ciapa ze mnie. A few moments later. No dobra, ile masz tutaj monetek? Co możemy kupić lepszego? Ja bym chciała kupić cytrynę, ale cytrynę widzę nie można. Nie można kupić cytryny? Nie. A to jest skam! To se leży tylko. A mogę jakąś nową zmywarkę? O nie! Serowa zmywarka! Ja idę dorobić na nią, bo mam 317 monetek, a to ona jest za 330. Ja mam 225. Dobra, idziemy zarabiać. Dawaj, na serową. No. Skoro mamy dzban czy tam kubeł serowy, to musimy mieć też zmywarkę serową. No by się kocham przydało. 5 minutes later. Biegniemy kupić serową zmywarkę. Gdzie jest serowa zmywarka? No jak ta bieżnia tutaj denerwuje. Jest, czyli dishwater. Dishwasher, nie water. Okej, okay. Mam aż 2 dolary. A ja 93. W ogóle tutaj widzę, że można jakiś boost kupić z helikopterem albo z czołgiem złotem. Tak? Więc zostawcie 10 tysięcy łapeczek w górę, to w kolejnym odcinku. Helikopter, helikopter, albo złoty czołg będzie. Uwielbiam helikopter, helikopter. Ej, w ogóle, a nie sprawdziłyśmy, jak długo pierze ta pralka? Jezu, jaka piękna serowa zmywarka, jak to ślicznie wygląda. Ta jest brzydka, ale te są piękne. Serowa zmywarka. No dobra, to sprawdźmy tutaj, ile możemy do niej pomieścić. Okej. Okay. Serowe wiadro, to jest serowa zmywarka. 29 sekund! A ile możemy pomieścić? 8 tylko. 8. Aha, to niedobrze. Ciekawe, czy nie wyszlibyśmy na tym najlepiej, jakbyśmy mieli te najgorsze zmywarki, tylko że całą planszę nimi zabrało. Nie, właśnie nie. Jak grałam w symulator pralni, to też sobie zrobiłam tutaj takich armię zniszczonych pralek i no. Tak czy siak mogłam tylko pomieścić tam 10 brudnych gaciorów. Ej, pociąg nie chcę jest! Nic mówić, pociąg! Ja wiem, ale ja chcę wskoczyć na ten pociąg i zobaczyć, czy przejadę przez ten tunel. Zobaczmy. Ej, w sumie? Dobry pomysł. No to dawaj, dawaj. O! Zamknęło mnie! Zamknęło mnie! Nie! Odjeżdżam bez mnie! O nie! Pomocy! Gdzie jesteś? O! Jak nas wywaliło w tym samym miejscu? No dobra, kochani, jeżeli chcecie kolejny odcinek, to przypominam, chyba już trzeci raz, 10 tysięcy łapeczek w górę to nagrywamy. Wbijajcie też koniecznie na kanał Milusi Klaudusi. No i co? Widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa! Pa!